Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje trzy miejskie luki ze spódnicą i sposoby na przykład obcieranie się ud. Pierwsza stylizacja, przyznam Wam, że moja ulubiona, uwielbiam crop topy, zwłaszcza z mocno wyciętym dekoltem i do tego spódnicę. Crop top jest z Asosa, lekko elastyczny, no i ten kształt dekoltu uwielbiam, chociaż przyznam Wam, że gdy wychodziłam z bloku, moi sąsiedzi tak wyglądali. Nie wiem, o co chodzi, ja ten look bardzo lubię, czuję się w nim pewnie, kobieco, seksownie. Spódnica we wzory. Na dole ma falbanę, to jest świetny zabieg, jeśli macie typ sylwetki wiolonczela czy klepsydra, ona najlepiej będzie wyglądała właśnie na tego typu sylwetkach i nie na mnie. Ale co z tego? Kocham tą spódnicę, bardzo dobrze się w niej czuję. Czy wyglądam tak znakomicie jak klepsydra czy wiolonczela? Nie. Nie. Ale co mi tam? Pod spódnicą mam shorty z Kinguard marki Mona. Myślę, że już wiecie, że są moimi ulubionymi shortami na obtarcia. W ten upał mamy dzisiaj 30 parę stopni. Idealnie! Jeśli chodzi o buty, założyłam sandały na niziutkim obcasie z Primarka za całe 26 zł. Zastanawiałam się, czy wybrać koturne, czy te sandałki, ale w sumie pierwszy raz chciałam je założyć, więc dlatego je miałam. Wydaje mi się, że koturne też świetnie by się prezentowało, albo jakieś lekkie sandałki z cienkich paseczków. Tak to widzę. Stylizacja bez żadnej okazji, casualowa, spódnica musztardowa z 20 in Love, naturalna, więc ten upał się sprawdziła. Do tego koszula w lamparcie, lamparty? Dużo się dzieje na tej koszuli, ma mocne kolory i trochę przyciąga uwagę. Powiem Wam, że widziałam skupiony na mnie wzrok i ja to bardzo lubię. Do tego wygodne klapki, ponieważ dzisiaj naprawdę nie mam ochoty męczyć się szpilka, chociaż zaraz. Może jeszcze rozważę? Nie wiem, nie wiem. Klapki są z Orseja. Do tego dobrałam torebkę, koszyk, no bo mamy wakacje w końcu. Słuchajcie, płonę razem z Mateuszem, jest taki upał, ale to dobrze, ponieważ sprawdziłam dla Was opaski na obtarcia, no bo kiedy żar się leje z nieba, umówmy się, sukienki i spódnice nie zawsze kończą się dobrze. Przetestowałam Wam tym razem oddychający model opasek. Co jest ważne, zakładajmy zawsze na świeżą skórę rano i będą się świetnie trzymać i dobierzmy dobrze rozmiar. Czasami tabela nie do końca się będzie sprawdzać, jeśli chodzi o nasze ciała. Nasze ciała są często, nie wiem, bardziej zbite albo trochę mniej, dlatego dobierzmy te opaski indywidualnie. Jeśli macie jakieś pytania, to zawsze mogę Wam odpowiedzieć w komentarzach lub możecie również napisać na Mona Says Queen na Instagramie. Dziewczyny czekają na Wasze pytania, pomogą Wam dobrać dobrze rozmiar. The same, babe.
Do rozkoszowanych spódnic niekoniecznie musicie dobierać takie fikuśne koszule. Wystarczy gładki t-shirt, jakiś top, a może crop top, podkreślający talię i będzie to wyglądało naprawdę stylowo. Do tego sneakersy, espadryle, czy może japonki. To wszystko będzie pasować. Jeśli macie problemy z znalezieniem odpowiedniego koloru, dobraniem koloru, tutaj jest musztardowy. Nie jest to najłatwiejszy kolor, ale wejdźcie sobie na Pinterest, zobaczcie paletę kolorów. Musztardowy to świetnie wygląda z fioletami, z zielenią, z czernią, ze śmietanowym odcieniem bieli. Poszukajcie inspiracji i tak sobie dobierzcie stylizację. Ostatnia stylizacja na miejskie spotkania. Szpilki możecie zamienić na płaskie czujnika, będzie też bardzo spoko, jeśli chodzi o buty. Kupiłam je w Zarze już spory czas temu, więc podejrzewam, że ich nie ma. Spódnica i bluzka są z wyprzedaży w H&M-ie, więc myślę, że możecie jeszcze tam je znaleźć. Bluzka kosztowała 15 zł, więc całkiem nieźle. Spódnica około 100 zł. Wszystko jest w bawełnie, więc idealnie na tą porę roku i na ten upał, który mnie dzisiaj chyba zabije. Spódnica miała w zestawie pleciony pasek, ale już zupełnie tutaj byłby za duży bałagan. Cytryny, torebka drewniana, zresztą dorwana w Ciucholandzie przez moją przyjaciółkę Anię, a ja jej tą torebkę zabrałam. Do tego szpilki, które są w błysku, więc tutaj się już sporo dzieje. Darowałam pasek, usunęłam szlufki, bo i tak używam do tej spódnicy ewentualnie szerokich pasów, które i tak się trzymają, tych szlufek nie potrzeba. W tej spódnicy zdecydowanie brakuje kieszeni, w ogóle każdy, kto projektuje spódnicę takiej szerokości, bez kieszeni, powinien po prostu zostać ukarany srogo. Jak ty wiesz? Nie wiem, czy zauważyliście, że się opaliłam, więc musiałam zmienić kolor rajstop z alabastru na jasper i taki właśnie użyłam do moich błyszczących brązowych szpilek. Jestem ciekawa, co sądzicie o tym odcieniu. Wydaje mi się, że już w tym momencie właśnie on będzie dla mnie bardzo dobry. Liczę, że słońce będzie mnie trzymało i opalizna jak najdłużej, będę mogła cieszyć się takim ładnym odcieniem. Spódnice to jest niezwykle wdzięczny dla mnie temat. Uwielbiam nosić, uwielbiam o nich mówić. Jeśli Wam się podobało, to proszę o łapkę w górę. Bardzo je lubię, to już o tym wiecie. I może stworzę jeszcze podobne do tego odcinki. Też czekam na Wasze opinie, ponieważ to jest nietypowy odcinek. Jesteśmy na mieście, rzadko kręcimy w takich okolicznościach, więc liczę na Wasze opinie. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, ponieważ nowe odcinki w środę o 15 i w sobotę o 15. Cześć!